Podaj dziedzinę i zbiór wartości relacji. A relacja jest określona tutaj taką tabelką. Tu mamy x, tu mamy y. No i jeszcze mamy narysować jej wykres. Czyli może zacznijmy od wykresu. Tu mam przygotowany układ współrzędnych. No i wykres relacji to jest po prostu zbiór tych punktów. X to są, powiedzmy, na tej osi jest x, na tej y. No i te punkty musimy zaznaczyć w układzie współrzędnych. Może zacznijmy tak. X równe minus 1, y równe 3. Tu jest minus 1, 3. No, to jest nasz pierwszy punkt. X równe 3, y równe minus 2, 3 minus 2. X równe 3, y równe 2. X równe 4, y równe 5. Oraz x równe 6, y równe minus 1, czyli tutaj. No i te punkty to jest wykres naszej relacji. Teraz, prawda, ta relacja nie jest funkcją, dlatego że na jednemu x-owi odpowiadają dwa różne y, czyli dwa punkty o tej samej współrzędnej x należą do relacji, do wykresu relacji. Tak nie mogłoby być, gdyby ta relacja miała być funkcją. No i teraz może definicja relacji jest na tyle ogólna, że właściwie, jeżeli ja mam układ współrzędnych, no może to sobie dobrze przypomnieć, czy też uświadomić, jeżeli ja wezmę cokolwiek narysuję w tym układzie współrzędnych, prawda, to jest wykres pewnej relacji. Wykres relacji. Prawda? Każdy taki rysunek, mogę tu jeszcze dodać, prawda, coś takiego, to wszystko, każdy taki rysunek w układzie współrzędnych jest wykresem pewnej relacji. Dobrze, wróćmy teraz do tej naszej relacji określonej tabelką, prawda? W naszej relacji jest tylko, to są wszystkie punkty naszej relacji. I teraz dziedzina relacji, no, dziedzina relacji, no to są te punkty współrzędne x naszych punktów, czyli tutaj w naszym przypadku w tej kolumnie, czyli napiszmy dziedzina. Czyli to będzie zbiór tych pierwszych współrzędnych naszych punktów. Czyli tak, minus 1, 3, 4 i 6. Czyli to jest 4 punkty są w dziedzinie naszej relacji. No i zbiór wartości, prawda? Zbiór wartości zwany również obrazem. To czasem się używa terminu obraz, czyli może tu napiszę zbiór wartości. Relacji. Inna nazwa to jest obraz relacji. No i nasz zbiór wartości no to muszę wziąć współrzędne y punktów, które są w relacji, czyli tutaj te współrzędne y, czyli tak 3 minus 2, 2, 5 i minus 1. Czyli to jest 5 punktów, czyli w dziedzinie mam 5 punktów, w zbiorze wartości, w dziedzinie mam 4 punkty, w zbiorze wartości 5 punktów. No i ta relacja nie jest funkcją. No bo gdyby to była funkcja, to tutaj tylko jeden punkt o danej współrzędnej x mógłby należeć do wykresu tej relacji.